Także proszę Państwa, no zaraz idziemy do Kosta, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, skąd nadaje nasze radio to Cafe Mrokoncita, Barbie Baby, Langström Extra, o tyle też, że tam no, wpuszczamy też do internetu nasze. O, patrz, do krzaków wchodzi. Zobacz. Idzie tam srać do krzaków, idzie, szukają skarbów po krzakach, no i jeszcze tych homoseksualistów jest pełno, ale oni nie są zagrożeniem, proszę Państwa, chyba że jakiś pójdzie tam na rondo wariat, o taki z tym wielkim łbem, co mówimy. Oczy, no jest nagrywany tu na kamery miejskie, monitoringu miejskiego. Proszę Państwa, oczy nieduże, jasne spodnie, wielki łeb, proszę Państwa, no atakuje w ten sposób, jak to w Warszawie typowo, że zaczepia, że zaczepia. Jesteś tu niepożądana, zabieraj tych pijaków i na przykład i wypierdalaj, 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 bo tutaj w Warszawie ludzie bardzo brzydko mówią, proszę Państwa, wypierdalaj, wypierdalaj, wypierdalaj. Mówią bardzo często w Warszawie, kurwa, 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 kurwa. No, proszę Państwa, właśnie, że ludzie często kształceni, ludzie na poziomie, używają takiego słownictwa niestandardowego. No, mówią, że Warszawa dlatego jest niestandardowa, jest wielką wiochą. Ale teraz co na te wybory będzie się działo? Proszę Państwa, no, ten pomnik, co tu był przyjaźni polsko-radzieckiej, tam gdzie ten chodnik jasny się zaczyna na samym środku. No szkoda, że oni go zburzyli. Albo pomnik Dzierżyńskiego na Placu Bankowym. Ja tutaj 40 lat w Warszawie mieszkam, to ja już tutaj mam historię w paluszku jednym. Proszę Państwa, tu gdzie ten wielki blok, ten wielki blok jest już bardzo stary. Prawie od początku tutaj tego ronda Waszyngton. Tam jest galeria, takie czerwone punkty nad krzakami. Galeria Milano. No ta babka jest w sumie niemiła z tej galerii Milano, bo ja pamiętam jeszcze Beatkę. Znałam Beatkę, Beatka, ona już umarła na cukrzycę. No i tak ją chyba podpuściłam, tę Beatkę, bo żeśmy tu przychodzili, idź Beatka, wypij soczku, bo tam chyba czy wernisaż był, czy co. I ona chyba zdążyła bubeczkę winogrona wziąć, bo ta babka siwa ją chyba po łapkach dała, to jest, że to trzeba mieć zaproszenie, że to, ale to już było po wernisażu, to było już po wszystkim. Jakaś taka po prostu z twarzy niby kulturalna kobieta, a taka niemiła. Zauważam, że ludziom wyrywa wino na wernisażu, czy po prostu może nie tyle z ręki, jeszcze taka chamica to ona nie jest, ale tace zabiera ze szklankami z winem, bo jeszcze nie dorobiła się, żeby piękne kielichy kupić, proszę Państwa. Galeria Milano, krzaki, Warszawa. Galeria Milano, zapraszam.